Halo, halo, jesteście tam? Och, dobrze, że jesteście. Cieszę się, że was widzę, jestem taka szczęśliwa, bo strasznie się za wami stęskniłam. Mam nadzieję, że wy też. Rozsiądźcie się więc, bo zapraszam was dziś do teatru. No, wszyscy wiemy, co to teatr. Teatr to miejsce magiczne, gdzie aktor kreuje rolę w przedstawieniu, czyli widowisku. Tak, mamy więc widowisko. Twórcami przedstawienia są, wiadomo, pan reżyser, scenograf, choreograf, kompozytor, ale dziś zatrzymamy się na scenografii. Spójrz, oto wieszak. Wieszak, który zapewne macie w każdym domku. I ubrania, które wiszą na tym wieszaku. Wieszak na scenie jest dekoracją, a kostiumy to właśnie te ubrania. Spójrzmy, kogo mogłabym zagrać w takim kostiumie. Może na przykład panią Bajkę, która opowie wam dzisiaj tajemniczą historię. A może w tej historii będzie wróżka? Wyczarujmy zatem wróżkę. Potrzebujemy zaklęcia. Myślmy, jakie mogłoby być zaklęcie, żeby przywołać panią wróżkę. Macie już? Hokus pokus? Niech to będzie chwila magiczna, bo się pojawi wróżka prześliczna. Ale że co? Że ja? Prześliczna. No dobrze, niech wam będzie. Nie będę się spierać. Ale gdzie ja jestem? O, tu jest pięknie. Tak, tu mi się podoba. Zostaję. Albo nie. Idę spełniać wasze marzenia. Rozglądajcie się. Może spotkacie wróżkę, która spełni wasze marzenia. I co? Czy wróżka spełniła jakieś wasze życzenie? Mam nadzieję, że tak. Och, widzicie, jak to działa. Wystarczy, że aktor zmieni kostium, sposób poruszania, a czasami głos i już mamy inną postać. Poszukajmy teraz innej postaci. Może na przykład małą dziewczynkę. Wymyślmy zaklęcie. Mary, uśmiechniętach. Minka, niech się pojawi, mała dziewczynka. Mamy to. Uśmiechnięta, Minka, niech się pojawi, mała dziewczynka. Oto jest. Co może zagrać mała dziewczynka? Może zagrać małą dziewczynkę. To sukienka małej damy. To jest buzia małej damy. Zaczynamy. Nic nie wiemy, nic nie znamy, za to ładnie wyglądamy. Kiedy trzeba zrobić dyk, my zrobimy to jak nikt. Chcecie jeszcze inną postać? W porządku. I co? Jaką jestem babcią? A teraz babcia przeczyta wam bajkę. Czary mary, gdzie są babci okulary? No teraz to już będzie, a wszystko widać. Dawno temu. Nie. Ojej, to nie ta bajka. Oj, zgubiłam gdzieś stronę. Oj. Ach, wiecie co? Tę bajkę musicie sobie opowiedzieć sami. Pa!